Radio M 107,6 FM. Rozmowa poranka. 13 minut po 8. Andrzej Sośnierz jest naszym gościem, poseł z listy PiS, członek Porozumienia. Dzień dobry. Dzień dobry. Od tego zacznijmy. Poseł PiS, czy jeszcze z przekonania? No, poseł, który jest w Zjednoczonej Prawicy, a konkretnie jestem w Porozumieniu Jarosława Gowina, czyli w tej prawej części Zjednoczonej Prawicy. Ale rozumiem, że nic pana póki co nie odciąga od tej formacji politycznej. No, zestaw poglądów taki pan ma i musi tam pan być. Nie, no, ja zestaw poglądów mam stały od kilkudziesięciu lat. Natomiast mam problem z tym, gdzie się z tymi poglądami ulokować, bo moje poglądy są generalnie antysocjalistyczne. No, doświadczenia socjalizmu światowego, w które coraz to ktoś wchodzi, są raczej pesymistyczne. Ostatnio Wenezuela rozkwitła w socjalizmie i już w tej chwili wszyscy uciekają z tego kraju. Więc, ale to nie tylko tam to było bardzo. A w polskiej służbie zdrowia socjalizm też jest? Oczywiście, w polskiej służbie zdrowia, no choćby przez hasła hołubienia. Ale rządzi nią człowiek z Porozumienia, Jarosława Gowina. Nie, to nie. Minister Szumowski nie no, jest. To środowisko. No, blisko z ministrem w Ministerstwie Nauki jeszcze. Związany z premierem Morawieckim, tak by to można było określić. Dlaczego to pytam? Bo przegrał pan ostatnio konkurs na dyrektora śląskiego NFZ-u. Wygrał Piotr Nowak, ale skoro pan startował, to pan, rozumiem, wierzył, że pan ma szansę wygrać. No, co by nie powiedzieć, tak mi się wydaje, że mam osiągnięcia, które predestynują mnie do tego, które dawały mi podstawy, żeby jednak być, bo szereg osób też tak sądzi. No i wokół tego zaczął się, jak postanowiłem wystartować, bo wiem, co trzeba zrobić i mało, w tych samych warunkach, w tych samych pieniądzach to może lepiej funkcjonować, ale nie funkcjonuje. Więc chciałem pokazać, jak to należy zrobić i jako pewien przykład. No i od samego początku rozpoczął się dziwny bal wokół tego. Rozmawiały ze sobą różne osoby, próbując mnie zniechęcić, nie startuj. No i minister Cieszyński też mówił, że miał lepiej, że nie startował. Ale dlaczego miał pan nie startować? No właśnie, wiecie, rozumiecie, no nie wiem dlaczego, ale wyraźnie było, że moja kandydatura budzi zaniepokojenie. Być może popłochy, tak niektórzy mówili, że niektórzy w ogóle koalicja strachu się zrobiła. Co to ten Sośnierz nawiwija tam i nas być może wszystkich to pouszkadza. No nie wiem, to więcej to strach ma wielkie oczy oczywiście. To było dziwne. No ja jednak uważałem, że się na to jakoś tam nadaje. Ale konkurs jednak był, panie pośle. No, konkurs był, ale już wiedziałem, że go przegram. Chociaż myślałem, że będzie minimum przyzwoitości, jednak docenią moje. Jednak ja nie chcę deprecjonować mojego kontrkandydata, ale jednak gdy zważymy dokonania dotychczasowej doświadczenia, no bo założyłem system kasorych, mało kardiologia inwazyjna, którą się wszyscy ministrowie chwalą, to mój pomysł i on się tak rozkwitł w wyniku tego mojego tam początkowego działania w kasie chorych. System finansowy systemu ubezpieczeniowego ja wymyśliłem, więc trochę tam tych doświadczeń mam, już nie będę cytował więcej. Czyli rozumiem, no, że ktoś wymyślił gdzieś, że dyrektorem ma być Piotr Nowak, a nie Andrzej Sośnierz. Tylko kto wymyślił? To jest ciekawe i to jest ważne pytanie. Bardziej byłoby nawet chyba tak, kto tylko nie Sośnierz. To jest największy wróg. Natomiast ale kto to mógł wymyślić? No, dziwny był układ. Nie jest do końca dla mnie czytelny, ale opisuje to częściowo Gazeta Wyborcza. Tutaj pani Judyta Watowa w ochronie zdrowia jak Wyborcza ma różne tam notowania, jeśli chodzi o poglądy, z wieloma się nie zgadzam. To w tym przypadku pani Judyta Watowa pisze dość dobrze. Opisuje ten układ, który był, który tutaj funkcjonuje. I który broni się przed Andrzejem Sośnierzem. Kogo tam wymienia na czele tego układu? No, pani Judyta wymienia tam pana Dariusza Jorga, panią Jadwigę Wiśniewską, europosłankę. Dziwne to wszystkie. I ci ludzie mieli się bać Andrzeja Sośnierza. No tak, nie wiem dlaczego, bo ja ich za bardzo nigdy ani wrogiem im nie byłem, no ale tak przynajmniej opisuje to. Ale panie pośle, to może inaczej zapytam. Co pan chciał zrobić w śląskim NFZ-cie, że tak się wystraszono?
Oni może bardziej się wystraszyli, niż ja nawet podejrzewałem. Natomiast przede wszystkim, bo problem ochrony zdrowia nie polega tylko na braku pieniędzy. To jest, ja bym powiedział, prymitywne rozwiązanie. Dołóżmy pieniędzy, będzie lepiej. Nie. System ochrony zdrowia cierpi na brak dobrej struktury organizacyjnej i źle funkcjonuje. To po prostu, tu nie trzeba czasem pieniędzy, żeby coś zaczęło dobrze funkcjonować, ale on generalnie to jest wielki bałagan, chaos. Pacjent w tym systemie jest zatracony. Pacjent nie wie, jak się w tym systemie poruszać. Jakie ma uprawnienia? Czasem myśli, że za duże, czasem za małe. I ten system trzeba uporządkować. A to jest jakaś jedna prosta metoda, żeby to zrobić? Nie, jednej prostej nie ma. Mam wrażenie, że każdy kolejny minister jednak o tym mówi. Nie, no wszyscy, bo najprościej powiedzieć, dołóżmy więcej pieniędzy i będzie dobrze. No i co? Naprawdę ostatnie lata Zjednoczonej Prawicy, ta ostatnia kadencja, to był znaczny wzrost nakładów na ochronę zdrowia. Pracownicy ochrony zdrowia zaczęli zarabiać dobrze, lekarze dobrze, pielęgniarki coraz lepiej, rezydentów problemy też w dużym stopniu rozwiązano. Może nie wszyscy do końca zadowoleni, ale w większości tak. Więc kadry działają dobrze. No i co? I jest jak było. Pacjent ciągle jest zagubiony, ciągle zatracony. Procedury nie chodzą, a przede wszystkim on na każdym ogniwie zaczyna się. Ja wielokrotnie interweniuję, do mnie znajomi dzwonią, no, że on nie wie, jak się poruszyć, albo wyznaczono mu odległy termin. No to jest chore, bo nie ma wyraźnych powodów, dla którego tak miałoby być, ale jest. Czyli trzeba się skupić na reorganizacji, na funkcjonowaniu ochrony zdrowia i to uregulować, to działając bodźcami finansowymi między innymi, jak i ewentualnie prawem, ale ja bardziej wolę, kiedy to mechanizmy finansowe wymuszają pewien pozytywny dla pacjentów sposób funkcjonowania. Teraz to tego nie ma. A może pan, panie pośle, jakąś opcję zerową tam proferował w tym śląskim NFZ-cie, żeby uznano, że pan jest zwolennikiem czystki? Nie, no jak się ktoś, chyba że ktoś tak nachachmęcił, że się musiał obawiać. Ja nie wiem, czy tak nachachmęcono. No może ci, co się boją, to jak gdyby sami się tu odkryli, że się czegoś boją. Natomiast nie, no przecież mało kto pamięta, ale ja, kiedy zostałem lekarzem wojewódzkim, przejąłem ekipę jeszcze PZPR-owską w Wydziale Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego i prawie cała ta ekipa ze mną została i wiernie potem za mną szła, bo po prostu doceniłem fachowość. To przede wszystkim fachowość się liczy. No jak się nieudacznik, no to rzeczywiście może się obawiać. Albo go przesuniemy na stanowisko zgodne z jego umiejętnościami. Ale ludzie kompetentni to jest cenny kapitał i nie ma co z niego rezygnować. Więc to nie jest tak. I tamte doświadczenia wyraźnie pokazują, że poza kilkoma osobami, które się zwolniły, to reszta poszła ze mną i była bardzo, bardzo fachowa. Jeszcze z tej mowy postkomunistycznej ekipy i do tej pory mamy ze sobą dobre relacje. Kiedy ostatnio rozmawialiśmy, panie pośle, przez telefon, to pan wspomniał, że był pan ostatnio na spotkaniu w Warszawie i tam wspominano podatek cukrowy. To jest temat głośny w ostatnich dniach. Rozumiem, że ta koncepcja panu się nie podoba, ale to ma zdrowiu służyć, ten podatek. No ale jakim tam zdrowiu? No przecież nie ma żadnych dobrych doświadczeń na świecie w tym zakresie. 20 krajów ma taki podatek. Tak. Dania najwcześniej wprowadziła i Dania się wycofała z tego podatku, bo nie przynosi żadnych efektów. W Meksyku wprowadzono, nie udało się. Chyba w Wielkiej Brytanii zastanawiają się, czy nie wycofać się z tego podatku, bo nadzieje, z reguły to socjalistów, bo oni takie rzeczy wymyślają, że... No, ale to ma uderzyć tak, no, w te tak zwane małpki, które Polakom szkodzą bardzo, to ale to jest inny podatek. To jest... Tak, i jeszcze z tego co wiem, to prozdrowotne wybory konsumentów te nowe opłaty mają na celu wszystkie, a jeśli chodzi o ten podatek, to napoje energetyczne z pewnością, które i też tak, Polakom ale szkodzą. Kiedy zmierzono efekt tego podatku w tych krajach, gdzie to wprowadzono, bo mieli nadzieję, że ludzie schudną, tak? Bo o to chodziło, bo to idzie pod hasłem walka z otyłością. Okazało się, że nie zmieniło to niczego, tylko
jedno się stało. Zwiększyły się dochody Skarbu Państwa, tego, który to pobiera i tyle. Czyli to ma efekt tylko fiskalny, a wprowadza się to pod hasłem, że to NFZ będzie coś mają zasilić te środki bezpośrednio. Chyba no tak, nie... ale tu ładnie to się brzmi, NFZ, ale w międzyczasie, zanim to ma wpłynąć w tym roku, to zdjęto z NFZ-u co do tej pory tam budżet państwa dawał. Mało kto zauważył, ale leki 75+, które były finansowane z dodatkową dotacją z budżetu państwa, w tym roku taka dotacja powinna wynosić ponad 700 milionów złotych, i przestały być finansowane z budżetu państwa, właśnie licząc na to, że pojawi się podatek, czyli podatek cukrowy. No więc to chyba jest mało, to jest oszukaństwo. O wiele mniejszy wpływ z tego podatku ma być chyba niż... No zapowiadam, że niby 2 miliardy. Nie będzie tak. W żadnym państwie, które na to liczono, tak się to nie stało. A przede wszystkim to jest nieprawda. Ten podatek nie przynosi... No to jak walczyć z tym zjawiskiem, które jest plagą, otyłość w takim razie? Ja w ogóle jestem zwolennikiem... Edukacja to jest jedna rzecz, ale ona daje umiarkowany efekt, ale pewne... Żaden, żeby nie powiedzieć, że żaden. No, niektórzy się tam może i przejmują. No tylko, że jeśli pójdziemy drogą karania za na przykład niezdrowe odżywianie, to za chwilę przed nami może być podatek solny, który bardziej może nawet szkodzi, bo sól też szkodzi, może być jajka mogą być opodatkowane, no bo cholesterol w jajkach jest dużo, więc trzeba następny podatek cholesterolowy, no przecież nie tędy droga. To trzeba bardziej zachętami. Na przykład kiedy byłem dyrektorem kasy chorych, wprowadziłem dodatek za niepalenie. To była nagroda za niepalenie, nie karanie za palenie, tylko nagroda. To był dodatek do premii i on zadziałał. Szereg osób rzuciło. Oczywiście nie przesadzam w tym efekcie, że tam wszyscy nie. Część osób podpisała, że nie będzie palić, ale i tak podpalała gdzieś tam. Ale naprawdę do tej pory są ci, którzy tam poszli na to. Więc oczywiście różnymi metodami. Czyli metodą marchewki. Ale zdrowe społeczeństwo nie dostanę. No za chwilę zróbmy podatek od obżarstwa, no to będzie najlepiej. Nie? No, panie pośle, a co pan planuje w najbliższym czasie? No, przyznam, że muszę się zastanowić nad tym, bo... Ale w polityce pan zostaje? Nie, no oczywiście jestem posłem. No, mam nadal zamiar ostrzegać, no, tak choćby przed tym podatkiem. Pewnie on przejdzie, no ale z tego nic nie będzie. Natomiast będę jednak starał się ostrzegać przed złymi rozwiązaniami i mam nadzieję, że w końcu nie będę jak ten tam na puszczy, co woła, że ktoś w końcu posłucha, no bo niestety moje ostrzeżenia z reguły się sprawdziły. Ostrzegałem przed ustawą o sieci szpitali i ona się nie sprawdziła. No teraz są pytania, drapią się po głowach, jak z tego wyjść, no bo to nie, finansowanie ryczałtowe, które tam się pojawiło, nie przyniosło żadnego efektu. No i cóż z tego, że ostrzegałem, no to mała to radość. Tak. Poseł Andrzej Sośnierz, wołający na puszczy, poseł Porozumienia, dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.